Że to zrobimy tak. Ja przygotuję czarodziejski napój, który zamieni cię w kobietę na 3 dni. Słyszysz? 3 dni. A teraz uważaj, bo to bardzo ważne. Zanim 3. dnia zajdzie słońce, ty musisz doprowadzić do tego, żeby książę się w tobie zakochał. Co więcej, pocałował cię, ale nie ucałował w czółko. To musi być pocałunek prawdziwej miłości. Jeśli cię pocałuje, zanim 3. dnia zajdzie słońce, zostaniesz kobietą już na zawsze. Ale jeśli cię nie pocałuje, staniesz się znowu syreną i będziesz należała do mnie. Nie, Ariel! No to co, zgodę? Gdy zostanę kobietą, to nie zobaczę już sióstry i ojca. No tak, ale zdobędziesz swego mężczyznę. Życie jest pełne trudnych wyborów, wszyscy to wiedzą. O, jeszcze jedna rzecz niezwykle ważna. Jeszcze nie umówiłyśmy kwestii zapłaty. Nie możesz dostać czegoś za nic. Przecież nie mam nic. Ja nie chcę zbyt wiele. To zapłata symboliczna, drobiazg. Nawet nie poczujesz. To, czego od ciebie chcę, to twój głos. Mój głos? Twój, perełko. Koniec gadania, śpiewania, cisza. Ale jak bez głosu przekonam... Masz jeszcze urodę, śliczną buzię. No i doceń to, co jest najważniejsze dla kobiety. Język ciała. A. Mężczyźni tam nie lubią drajgotania. Plotkarstwa ich właściwie nudzi dość. Oczekuje się od pani, żeby oszczędzały krtań. Lepiej milczeć, niż bez sensu palnąć coś. Daj spokój. Nie licz na wrażenie w konwersacji. Zamkniętą przy mężczyźnie trzymaj twarz. Bo gdy milczysz, wtedy on sam uderza w czuły ton. I widzisz, że go w garści nagle ma. No chodź tu, duszo biedna, już chodź. Nie bój się, uczyń to. Bo niewiele mam już czasu o cenę. Nie martw się, jest niska, tylko głos. Ach, zrób duszyczko ten krok. Powiedz, że tu. Ty przez moc się pragniesz dostać na wyśniony drugi brzeg. Musisz zawsze płacić my, to masz cyroga, płacisz się. Teraz chłopcy, wreszcie mam jej głos. Największe szczęście to. To był najlepszy mój krok! Bieluga cię wróga, niech wicher ze wschodu dymie! Larynxis, glossitis et max laryngitis, swój głos oddaj mnie! Teraz śpiewaj!